Elo, elo i koleże, to co dzisiaj Wam pokażę to nową kolekcję od Crossa. Będzie to trochę w nieco innym wydaniu niż zawsze, z tego powodu, że na sali było prawie 100 osób i był ogromny hałas, więc nagrywanie dźwięków nie miało sensu, a po drugie opadła mi kopara, bo nowa kolekcja rowerów Cross robi dla mnie ogromne wrażenie. A czy zrobiła też na Was? Dajcie znać oczywiście w komentarzach. I powiem Wam szczerze, że od samego początku, jak wszedłem do środka na prezentację, to myślałem, że to są w ogóle inne rowery, że ja nie przyszedłem na prezentację Crossa. Więc pokażę Wam oczywiście pokrótce wszystkie rowery. Nie będę opisywał każdego pojedynczo, poszczególnie. Mam nadzieję, że te rowery trafią w najbliższym czasie do sklepu, w którym pracuję, aczkolwiek wiem, że na to musimy chwilę poczekać i od razu. Zastrzegam sobie, że nie, nie pytajcie mnie w komentarzach, kiedy będzie dany model, bo ja tego nie wiem. Cross pewnie też do końca tego nie wie. Jeszcze są stare modele z poprzedniej kolekcji, które też muszą się wyprzedać i dopiero będą wchodziły powoli nowe. Ja sam bym chciał już któryś z tych rowerów. Możecie strzelać w komentarzach, który rower mi się najbardziej spodobał. Będę chciał być trochę oryginalny. I zacznę od rowerów trochę mniej popularnych na internecie, ale bardziej popularnych tak naprawdę na co dzień w sprzedaży. Czyli na przykład rowery trekkingowe i crossowe. Tutaj teoretycznie one nie są jakby z nowej kolekcji 2024, bo te rowery zaczęły już powoli wchodzić w sprzedaż, już w tym sezonie. Więc dla niektórych którzy jeszcze nie wiedzą waDA oraz transy mają nowe ramy. Transy, już poczynając od modelu 1.0 mają pochowane linki pancerze w, w ramie, co wcześniej tego nie było. Mają inny kształt ramy oraz otrzymały nowe aluminiowe bagażniki. Trochę tam się zmienia sytuacja w wyższych modelach, ale na to też musimy jeszcze trochę poczekać, bo nawet nie wszystkie modele jeszcze widnieją na stronie. Evado też dostał nową, nową, ładną ramę, ale to już było, praktycznie można było zauważyć już w tym sezonie. Bardzo dużo zmienia się też w rowerach dziecięcych. Ja wiem, że może dzieci nie oglądają YouTube'a, żeby zobaczyć takie rowery, ale czasami rodzice są ciekawi, co wybrać swojemu maluchowi i powiem Wam szczerze, że Kolorystyka jak dla dzieci też jest mega świetna. Trochę, trochę można dostać oczu pląsu, patrząc na te wszystkie nowe, ładne kolory. Ale rowery dziecięce robią też pozytywne wrażenie. Widać, że Cross bardzo stawia też w tym roku na rowery elektryczne. Poczynając od tego, że można nabyć już gravela elektrycznego. W nowej kolekcji pojawiło się też dużo rowerów górskich, oraz e, Fulli z pełną amortyzacją, e, nawet pojawił się rower typu SUV, czyli rower full, wygodny, ale w pełni e, wyposażony w bagażnik w stopkę. Co no, normalnie do takiego roweru się raczej czegoś takiego nie stosuje, jeżeli ktoś wykorzystuje rower typowo zjazdowo, ale jak ktoś chce naprawdę bardzo, bardzo dużo komfortu, to Coś takiego też jest w ofercie Crossa. Co jednym oczywiście może się podobać, drugim nie. Jest to trochę taka nowość, to nie jest tylko w ofercie Crossa, bo inne marki też poszły w tym kierunku. Jak już wspomniałem o MTB, to jest nowa kolekcja heksagonów, czyli rowery najbardziej popularne do tej pory, jeżeli chodzi o. Rowery górskie. Do tej pory były to rowery wygodne z myślą właśnie bardziej o osobach rekreacyjnych. I zobaczymy, czy teraz nadal takie będą, bo rowery troszkę wizualnie zbliżyły się do modelu Level, który też jest zupełnie odmieniony. Z ważniejszych rzeczy to to, że rama też już ma pro wewnętrzne prowadzenie linek i pancerzy, więc to. Wizualnie naprawdę zmienia się na plus. Będą też wersje w pełni wyposażone, czyli wersja EQ z angielskiego Equipment. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak ten rower się przyjmie. Na pewno nowa kolorystyka robi robotę, bo już te czarne i czerwone heksagony, piątki może się co niektórym już trochę przeżarły. No i tu wspomniałem o levelach. Levele to rowery. Które już nadają się, można powiedzieć, do ścigania, są one bardziej agresywne, mają inną geometrię ramy w porównaniu do heksagonów, raczej znaczy, tak było do tej pory. Nie wiem do końca jak teraz będzie, bo trzeba byłoby to porównać na żywo, całą geometrię tych rowerów. Tu wydaje mi się, że ona jest delikatnie zbliżona, ale mam nadzieję, że jednak tak nie będzie. Kształty ramy nowych leveli oczywiście też zostały odmienione i Kolorystyka, no, według mnie, zrobiło chyba ten największy boom zaraz po grawelach. Kształty i kolorystyka nowych ram w levelach yy, na pewno nie, nie jednemu rzuciła się w oczy. Występuje chyba sześć modeli w ramach aluminiowych, oraz są też modele karbonowe. I tutaj te ramy karbonowe zostały stworzone. W Polsce, więc w końcu Cross wykorzystuje swoje fabryki, więc ci, co są jeszcze fanami rowerów górskich, myślę, że znajdą coś dla siebie. Rowery typu Hardtail z możliwością sadzenia nawet widelca o skoku 120 mm, z możliwością sadzenia szerokiej opony nawet do 2,5 cala. Myślę, że każdemu taki rower powinien się spodobać, jeżeli lubi jeździć nieco szybciej po lesie. Odbiegając na chwilę od rowerów, Cross do swojej oferty wprowadza też nową kolekcję odzieży, która pasuje do większości modeli prezentowanych na rowerze. Jest bardzo ciekawa kolorystyka, i co najlepsze, ta odzież jest produkowana w Polsce. Z takich ciekawych rzeczy była mowa też o okularach. Między innymi w ofercie będą okulary fotochromowe. No i przejdźmy teraz do ostatniej kategorii, czyli rowery z barankiem. Może zacznijmy od roweru typowo szosowego. Niestety yy, smutne dla mnie to było, że ta piękna kategoria szosowa została schowana w samym kącie gdzieś tam przy bramie i te rowery nie były tam jakoś tam super mega widoczne. Aczkolwiek w końcu zobaczyłem na żywo Crossa Vento 8.0 Disc, na którego, którego już teoretycznie widziałem w katalogu na początku roku. I miałem nadzieję, że on się w tym roku pojawi, bo był to rower, który sam dla siebie myślałem, żeby go kupić. On wstępnie widniał w cenie katalogowej około chyba tam 10, może 11 tysięcy, czyli rower karbonowy z kształtami aero. I była to bardzo dobra cena. Teraz na tarkach była pokazana cena 13,5 tysiąca. I już tak pomyślałem, że ta cena nie jest do końca dobra, ale tutaj jest już nowa 105 12 rzędowa, więc z tego powodu ta cena poszła akurat do góry i ogólnie, jeżeli chodzi co do cen, to ceny raczej w większości rowerów pozostają bez zmian, ewentualnie trochę w grawelach poszły do góry, ale nie jakoś tam znacząco. Więc myślę, że ta szosa jest ciekawą propozycją, tym bardziej, że w katalogu na zdjęciach widniała ona z linkami na zewnątrz, a tutaj już te linki są ładnie pochowane, więc szacun, że udało się zrobić taki rower, czy cena 13.2000 za nową 105, czy jest dobra to nie wiem, ale oczywiście też jest wersja wyższa Crossvento 9.0 ze 105 Di2 Dobra i pozostaje jeszcze cross Vento 7.0 na ramie karbonowej i jest to propozycja na jeszcze tradycyjnych hamulcach szczękowych w, w cenie 10 tysięcy Nie wiem sam do końca czy to jest dobra propozycja ale no czas, czas pokaże No i cóż pozostały już tylko grawele, Chyba ta kategoria rowerów robi tutaj największe wrażenie na całej tej prezentacji Poczynając od modeli, powiedzmy 1.0, które rama zostaje i widelec z poprzedniego modelu z poprzedniego roku, cena wzrasta chyba o 300 zł, ale są dwa warianty kolorystyczne. Do tej pory były tylko kolor siwy, teraz w ofercie są dwa warianty kolorystyczne. I tutaj, przechodząc od razu do modelu 2.0, tu zaczyna się już robić ciekawie cenowo Podwyżka o 500 zł, ale jeżeli chodzi o sprzętowo, no to jest przeskok bardzo, bardzo duży. Bo po pierwsze, karbonowe widelce, które ładnie wyglądają i są produkowane w Polsce. Po drugie, tutaj już jest nowy MicroShift Sword, czyli napęd dziesięciorzędowy z łapami, z klamkomanetkami przypominające trochę jakby Gerixa. I bardzo przyjemne póki co w działaniu. Tam jest jedna rzecz, którą można by było teoretycznie poprawić, ale to jak już rower będę miał gdzieś na żywo, to postaram się Wam wszystko pokazać, co jest, co jest w tym nowym ostrzędzie plusem, co jest minusem. Ale sam rower za 5000 według mnie robi ogromne wrażenie i wizualne, i sprzętowe bo sztywne osie w pełni można rower wyposażyć. No, dla mnie, naprawdę wow. Wszystkie już te modele aluminiowe, przechodząc nawet do piątki, która w takim pięknym pomarańczowym kolorze, szkoda, że na napędzie 2 na 10. Ciekawe, czy będzie wariant z Apexem jak do tej pory, czyli 1 na 11 od sram Mi osobiście na przykład ten rower przypadłby ogromnie do gustu właśnie z tym napędem, ale no, gdzieś tam mi się obiło o uszy, że może, może będzie, ale to czas pokaże. Chociaż wiem, że i tak większość zwolenników będzie z tego napędu 2 na 10 od Gierixa. Tu też dwa warianty kolorystyczne, tak samo jak w tradycyjnym krosie SKR-6. Pozostał kolor czarny dla tradycjonalistów. No i tak ten rower nawet w tym kolorze czarnym jest świetny. Ale jest też drugi wariant kolorystyczny, jest zielony, więc jeżeli ktoś będzie chciał trochę wyzywającą kolorystykę, to też taki rower otrzyma. Pozostają rowery karbonowe na ramach, które nie, nie są robione w Polsce. Rower, który sam taki posiadam, czyli Cross Esker 7 oraz jego druga wersja, czyli 8 w nowej kolorystyce. W widelce pozostają te same, co były do tej pory. No i na sam koniec chyba rowery, które robią największe wrażenie wśród gravelowców, czyli model RS. Są trzy wersje. Pierwsza na, hamul na nowym GRX 12-rzędowym. Druga na elektrycznym Apexie. I trzecia chyba na już nieco wyższym modelu od sram czyli na Rivalu. Pierwsze dwa warianty są jeszcze na kołach aluminiowych. Ostatni wariant jest już na kołach karbonowych. Ale z jednych ważniejszych rzeczy to to, że te rowery mają zmienną geometrię czyli z tyłu w trójkącie można sobie przestawić adapter, i jeżeli ktoś chce jeździć bardziej agresywnie, żeby ten rower był bardziej zwinny, to można go przestawić, żeby taki był. Jeżeli ktoś woli bardziej jest rower stabilny do rekreacji, to oczywiście też to można przestawić w drugą stronę, i wtedy jego charakterystyka się zmienia, co jest bardzo ciekawe. Z mniej takich ciekawych rzeczy, bo oczywiście na prezentacji Cross musiał się pochwalić, że były robione testy w tunelach i okazało się, że to jest ich najszybszy rower i tam ma, aby ten rower był szybki, ma sztycę karbonową, ale o profilu aero i nie wiem do końca czy to jest takie dobre, bo według mnie zysk prędkości na tej sztycy jest niewielki, ale kosztem tego, że ta sztyca będzie trochę sztywniejsza, bo profil rury okrągły będzie mm, zawsze troszeczkę będzie lepiej się uginał, a tutaj no, no niestety to będzie na sztywno i nie wiem do końca czy to jest dobre posunięcie, ale no też czas pokaże. Jednakże patrząc na całą kształt rowery naprawdę robią ogromne wrażenie. Wedle tego co obiecał prezes Sosnowski, cross też będzie stawiał na Jakość będzie stawiał na to, aby wszystko było na dobrej drodze. Dużo by to opowiadać, ale no, zapowiada się fajnie i dla powiedzmy sprzedawców, i dla konsumentów. Więc mam nadzieję, że ten nowy sezon naprawdę będzie mega fajny. Ale to się wszystko okaże. Czas powyprzedawać stare modele. Mam nadzieję, że ta forma wyjątkowa Wam się w jakimś stopniu podobała. Piszcie w komentarzach. Co Wy sądzicie o nowych modelach, czy Wam się podobają, czy się Wam nie podobają, który byście sobie wybrali, który, który macie już upatrzone. Przypominam, nie pytajcie mnie, kiedy który model trafi do sklepów, do sprzedaży, bo tego do końca nawet nie wie sam Cross. Dobra, tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się piąteczka.